Jesteśmy na zapleczu toru Le Mans, a właściwie w miejscu, gdzie znajdują się stanowiska komentatorskie i cała sekcja poświęcona produkcji telewizyjnej. Te kontenery, które tutaj widzicie, to są nasze stanowiska komentatorskie. Nie tylko nasze, ale też innych wersji Eurosportu, innych stacji telewizyjnych i rozgłośni radiowych. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Tutaj znajdują się stanowiska dwóch wersji. Wersji polskiej i wersji niemieckiej. To jest środek naszego kontenera. W środku, jak mówiłem, dwie wersje. Tu mamy komentatorów polskich, tu są komentatorzy niemieccy. Dosyć ciasno, bo nas czterech albo pięciu. Niemców też jest czterech, pięciu, sześciu czasami nawet, więc jest tutaj dosyć duże zamieszanie. Ale chodźmy do tej części, gdzie znajdują się polscy komentatorzy Eurosportu. Ferrari to po prostu bardzo popularne we Włoszech nazwisko. Nasza dzielna trójka, która właśnie komentuje pierwszą godzinę. Jeszcze pierwszą godzinę kwalifikacji. No i tak to wszystko wygląda. Cztery monitory. Na jednym monitorze mamy live timing, aktualne wyniki. Na dwóch monitorach przekaz produkcyjny, do którego komentujemy. No i na jednym monitorze, tym po prawej stronie, przekaz Eurosportu, na którym widzimy dodatkowe wywiady, dodatkowe materiały pokazywane przez naszych reporterów, którzy znajdują się w boksach. No i cała masa oczywiście dokumentacji, papierów, klasyfikacji. No to wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby komentować taki wyścig. I do tego jeszcze dwa bardzo ciekawe urządzenia, które pozwalają nam na to, żebyśmy w ogóle mogli do Was przemawiać. Łączymy się za pomocą tych urządzeń z Warszawą, z centralą w Warszawie. Właściwie nie my to robimy, ale robią to technicy, którzy mają swoje stanowiska na dole, około 20 metrów od naszych stanowisk komentatorskich. Właśnie w takim pomieszczeniu, które ma pewnie kilkanaście maksymalnie metrów kwadratowych. Spędzamy 24 godziny w sobotę i niedzielę, no plus wszystkie kwalifikacje, treningi, to wszystko, co dzieje się już od poniedziałku do piątku, do soboty właściwie włącznie tutaj na torze. Pytacie często o to, co my widzimy z naszych stanowisk komentatorskich, oprócz tego przekazu międzynarodowego, który jest oczywiście najważniejszy. Widzimy zjazd do boksów. Tutaj co prawda mamy taki dosyć wysoki biały płot, który został dzisiaj pomalowany po raz drugi, mimo że już był biały. A za tym płotem znajduje się bezpośrednio wjazd do boksów. No i ostatnie fragmenty tego permanentnego toru Bugatti, no bo przecież o tym dokładnie wszyscy Państwo wiecie, że większość toru, na którym trwa rywalizacja wyścigu 24 godziny Le Mans, to są drogi publiczne, ale my jesteśmy na tym fragmencie toru permanentnego. No i największy problem, klimatyzacja. Albo dmucha za mocno, albo w ogóle nie dmucha. Więc mamy tutaj 30 stopni, albo 18, nie ma innej możliwości. Na zewnątrz naszych stanowisk komentatorskich znajduje się jeszcze cała masa takich samochodów wypełnionych po brzegi sprzętem. Tutaj jest kilkanaście wersji Eurosportu, kilkanaście wersji językowych, poza tym, jak mówiłem, cała masa innych mediów. No i tych kabli, przełączników, wtyczek, urządzeń, monitorów trzeba przywieźć pewnie kilkaset sztuk, ale to jeszcze nie wszystko. Także naprzeciwko, to jest wejście do naszych stanowisk komentatorskich, naprzeciwko znajduje się taki mały kontener, który możemy sobie odpocząć. Zobaczcie, jak to wygląda. Warunki spartańskie, lodóweczka, mały telewizor, na którym można obserwować na bieżąco to, co się dzieje na torze. Jedna sofa, stoliczek, kilka krzesełek. No i to jest miejsce, w którym możemy odpocząć wtedy, kiedy mamy przerwę w komentarzu, bo jest nas czterech tutaj na stanowisku, mamy tylko trzy zestawy słuchawek i połączonych z mikrofonem, więc jedna osoba zawsze ma chwilę na to, żeby trochę odsapnąć.